Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem Ci zaprezentować Gandalfa Białego na cienistogrzywym. Kim był cienistogrzywy? Jest to najszybszy koń w całym Śródziemiu. Pochodzi z Rohanu. Jest władcą koni. Jest to jeden z tych legendarnych koni, które kiedyś właśnie całe konie Rohanu się z nich wywodziły. On został jako ostatni, jedyny. Mamy tu Gandalfa Białego, który jako pierwszy pokazuje się Meremo i Pipinowi w lesie Fangorm. Później w tym samym lesie pokazuje się Aragornowi, Gimliemu i Legolasowi, którzy właśnie szukają niziołków. No i razem z tą trójką idą do Rohanu, aby uwolnić Theodena z klątwy Sarumana. Jeśli chodzi o samą figurkę i malowanie jej, to tutaj jest zaprezentowana na podstawce ze zwykłą posypką, tu się jakoś szczególnie nie bawiłem. Gandalfa płaszcz zrobiłem taki kremowy, z delikatną nutką niebieskawych spodni. No cienistogrzywy jako biały. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.